Wyglądem przypomina pałac z powieści detektywistycznych, a okalający go tajemniczy ogród działa na wyobraźnię. Patrząc na ten budynek z początku XX wieku, trudno uwierzyć, że znajduje się w centrum największej dzielnicy Jeleniej Góry. Villa Max Erfurta to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc stolicy Karkonoszy. I nie ma się co dziwić, jego architektem był Alfred Demel, który m.in. zaprojektował miejski teatr. Historię willa ma ciekawą. Tuż po wojnie stała się mieszkaniem dla robotników, a w latach 70. miał być tu pokazowy hotel z basenem. Kilka lat później obiekt zakupiła Politechnika Wrocławska, urządzając tam ośrodek badawczo-wdrożeniowy Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska. I tenże instytut działał tam do początku XXI wieku. Już niedługo popularny zameczek przejdzie kapitalny remont. W zasadzie do zrobienia jest wszystko. Zaczynając od ścian wewnętrznych, poprzez instalacje na dachu, kończąc. Obiekt w tej chwili jest odcięty od wszystkich mediów, czyli pierwszą rzeczą, która będzie wykonywana, to będą wszystkie przyłącza, woda, kanalizacja. Obiekt wyremontuje konsorcjum wrocławskich firm za prawie 9,5 miliona złotych. Miasto stara się na ten cel o unijne dofinansowanie. To jest zabytek, który powinien być chroniony. Bardzo dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Tu czekamy zabobrzanie już od kilku lat albo naście lat na ten remont, żeby tu coś się działo. Ale zanim miejsce to wypięknieje, warto obejrzeć zameczek podczas wirtualnej wycieczki. To jest taka wizja lokalna, która pozwala każdemu potencjalnemu oferentowi bez przyjeżdżania do Jeleniej Góry sprawdzić, jaki jest faktyczny stan obiektu. Miejsce to po rewitalizacji ma stać się siedzibą osiedlowego Domu Kultury. Świetna lokalizacja, bo to jest samo centrum osiedla. Po drugie, na pewno będzie to bardzo, bardzo nowoczesny obiekt po tym remoncie. Po trzecie, położony w parku, który również daje nowe możliwości, otwiera na nas na nowe możliwości organizacji jakichś takich przedsięwzięć rekreacyjnych i kulturalnych w obiekcie. Prace ruszyć mają w ciągu miesiąca, a ich zakończenie planowane jest na koniec września 2022 roku.